1 czerwca, w Dniu Dziecka, warszawski tor wyścigów konnych Służewiec stał się areną wyjątkowej imprezy dla dzieci i rodziców. Podczas tego wspaniałego wydarzenia wielkie maszyny budowlane przemówiły własnym głosem, a rozmawiał z nimi niezwykły ze wszystkich inżynierów na świecie inżynier Max. Swoją moc pokazała też natura. Jej potęgę zaprezentował farmer Ach. Służewiecki tor zamieniono w gigantyczną scenę, na której wystąpili wielcy aktorzy. W przedstawieniu urodziny koparki przedstawiono wielkie i ciężkie maszyny. Podnośnik, traktor, dźwig i dwie koparki, w tym jedna jubilatka. Maszyny przemówiły własnym głosem, a tłumaczem był inżynier Max, jedyny na świecie człowiek, który rozumie język maszyn. Tam się był taki adres, mieszkam w Osowcu, w Józefinie i tutaj wyjechałem, żeby się czuć, zabawić. A tutaj w tym samochodzie, nie wiem jak to powiedzieć, bojowym, to ciut majtało. Ale jak było? Nieźle, ale tak się trzyma, że aż mi ręce prawie odpadały przez to. To jest oczywiście przede wszystkim Dzień Dziecka. Dzień Dziecka w moim świecie, w świecie inżyniera Maxa, a w świecie inżyniera Maxa Dzień Dziecka jest na Maxa i trwa tak naprawdę 2 dni, jesteśmy tutaj już od wczoraj. To jest taki świat inżyniera Maxa, który ma wprowadzić dzieci w świat dorosłych. Chcielibyśmy, żeby tutaj ci najmłodsi nasi milusińcy mieli okazję zobaczyć, jak pracują ich rodzice na co dzień. Chcemy, żeby to rodzice też wprowadzali dzieciaki, żeby to oni opowiadali o tym świecie, a my tylko, że tak powiem, dopełniamy to wszystko. Chcemy, żeby no coraz więcej dzieciaków w przyszłości właśnie stawało się inżynierami, może rolnikami, być może operatorami różnych innych dziwnych maszyn. Bo chciałbym jeszcze powiedzieć, że tutaj obok, ale pewnie jeszcze odwiedzicie mojego kolegę farmera Alka, który ma swój świat i o którym wam na pewno opowie. Chcielibyśmy, żeby to był taki wspólny mianownik dzieci i dorosłych. Ten świat tutaj, który wprowadza dzieciaki w świat dorosłych.